Bronisław Tuszkowski, więzień Kalensztutthof. Kiedy przychodził nowy transport więźniów, byli oni zaraz kierowani do Enthausung. Wchodzili tam nago, zostawiając swoje rzeczy na zewnątrz baraku. Wtedy my przed Enthausung przeglądaliśmy te rzeczy. Przetrząsaliśmy kieszenie i rzeczy każdego więźnia osobno wiązaliśmy sznurkiem i oznaczaliśmy numerami, które ci więźniowie już przedtem otrzymali. Rzeczy wartościowe, jak na przykład pierścionki, zegarki i inne kosztowności, sortowaliśmy osobno. Te rzeczy szły do Gertelwaldung, zabierane tam przez SS-mana Hapka. Gertelwaldung był jakby oddziałem Effektenkammer i mieścił się w gmachu komendantury obozu w dwóch pokojach. Jeden zaraz za magazynem kuchennym, a drugi naprzeciw, po drugiej stronie korytarza.